Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry, nazywam się Karolina Opolska. To jest teoria spisku. Podczas kilku ostatnich odcinków raczej patrzyliśmy w niebo i zastanawialiśmy się, czy nie występują tam przypadkiem jakieś zjawiska, które mają zupełnie inne wytłumaczenie niż to oficjalne. Oczywiście to, na ile wiarygodne były dowody przedstawiane przez moich poprzednich gości, jak zawsze zostawiam do oceny Państwu, drodzy widzowie i drodzy słuchacze. A dzisiaj, dla odmiany, popatrzymy sobie trochę w dół chyba mogę tak powiedzieć, bo zajmiemy się tematem, który budzi ogromne emocje w uniwersum spiskowym, czyli zakazaną archeologią. A moim dzisiejszym gościem jest doktor Nikodem Sarna. Z wykształcenia i z pasji, choć niezwykonywanego zawodu archeolog. Cześć. Tak, cześć, dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie. Bardzo dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie i że będziemy mogli porozmawiać trochę o tym temacie, który. Gdzieś tak naprawdę się przewija przez te wszystkie moje rozmowy, bo zanim tkwi to takie przekonanie, które tkwi właściwie u podstaw wszystkich teorii spiskowych, czyli że my, zwykli szarzy ludzie, jesteśmy okłamywani. I tym razem mamy być okłamywani, jeśli chodzi o naszą historię i nasze początki. Mhm. Ale żeby tak mieć to wszystko ładnie, uporządkowane, to zacznijmy od tego. O co w ogóle chodzi z tym pojęciem zakazana archeologia? Co to jest? Mm -hmm. e, jasne, tak, e, no, nie da się ukryć, że faktycznie archeologia też jest jednym, czy w ogóle e, to, co wiemy o naszej przyszłości jest też jednym z takich obszarów, gdzie pięknie manifestuje się ten tak zwany mit gnostycki, czyli prawda taka, taka, takie pojęcie, że oprócz tej rzeczywistości, którą znamy i widzimy, jest jeszcze taka druga, która jest tą rzeczywistością prawdziwą. I ona tutaj też te manifestacje swoje e, 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 jakby znajduje. Więc zakazana archeologia, Odpowiadając swoje pytanie, to to jest tak naprawdę tu książki wydanej po raz pierwszy podaje że przed niemal 30 laty w której dwójka autorów nie archeologów aczkolwiek powiedzmy sobie gdzieś tam zainteresowanych przeszłością postanowiła zebrać pewne znaleziska, pewne zeznania, czy pewne, pewne opowieści świadków, które to miałyby udowadniać, że ta historia ludzkości, jaką znamy, ona nie do końca jej jest, nie odzwierciedla to, co się wydarzyło naprawdę, tak? Jakby próbują w tej książce pokazać, że e, jakby ludzkość i jej korzenie sięgają trochę dalej w przeszłość, niż by to wynikało z tego, co, jak oni to ładnie nazywają, mainstreamowa archeologia chce głosić. Choć oczywiście nie ma czegoś takiego, jak mainstreamowa archeologia. To jest po prostu archeologia. I tam jest to takie przekonanie i to jest przekonanie, które regularnie wraca. Ja staram się na bieżąco obserwować to, to, co się dzieje w tym świecie teorii spiskowych i to jest takie przekonanie dość ugruntowane, czyli że ta historia ludzkości, której my się uczymy na lekcjach historii, którą możemy właśnie przeczytać w książkach historycznych, w jakichś publikacjach, filmach dokumentalnych i tak dalej, jest nieprawdziwa. Mhm. I to jest właśnie to silne przeświadczenie, że My, ludzkość, jesteśmy tutaj na Ziemi dużo dłużej niż to nam się przedstawia, i że tworzyliśmy już kiedyś bardzo zaawansowane technologicznie cywilizacje, i mają być na to różne dowody, na przykład. Najbardziej znane piramidy. Okej, okay. więc tak naprawdę to tutaj, tu się to można powiedzieć, w tym kubełku pod tytułem Zaawansowane cywilizacje sprzed e, tych czasów, kiedy, kiedy oficjalnie uznano, że te cywilizacje jakby istniały, to jest tak naprawdę kilka różnych rzeczy, bo zakazana archeologia czy książka to jest jakby jedna z nich. Druga rzecz to są rozmaite koncepcje dotyczące powstania piramid, w tym, prawda, koncepcje, które swego czasu były słynne dzięki niejakiemu. Danikenowi. No i są jeszcze osoby po na przykład Grahama Hancocka, czyli tego człowieka, który nakręcił wydany niedawno przez Netflix serial Prehistoryczny Apokalipsa, który mniej więcej uderza w podobne tony. Trochę poszukuje, podaje jakby inne w dużym cudzysłowie argumenty, no ale to jest jakby znowu ta sama narracja. Czyli tutaj po prostu mamy troszkę różne spojrzenia, które jednak znajdują ten wspólny mianownik w, 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 w tym stwierdzeniu, że tak, to co nam serwują naukowcy to jest nieprawda. My tak naprawdę jako gatunek i jako też uzdębniając te wymarłe już formy człowieka, funkcjonujemy już od dłuższego czasu i są podobne na to dowody. Jakie? I to jest, to jest tak. To jest teraz wiadomo, niestety niestety nauka ma to do siebie, że często jest dosyć, jakby to powiedzieć, trudne w interpretacji, szczególnie jeżeli chodzi o nauki empiryczne. I teraz, jeżeli chodzi o, o zakazaną archeologię, o Grahama Hancocka, o piramidy, to tutaj mamy jakby do czynienia z szeregiem. Nie chcę być dowodów, bo to nie są dowody, ale z szeregiem, czy to znalezisk, czy pewnych koncepcji, czy pewnych zapisanych na kartach na przykład czasopism zeznań świadków, które miałyby jakby zadawać kłam tej oficjalnej teorii dziejów. Więc może też to te zakazanej archeologii mm -hmm. od książki, bo de facto od tego zaczęliśmy, tak więc. Tak, książki, mm -hmm. ale to hasło się jakby w tym znowu wracam mm -hmm. do tego mojego uniwersum spiskowego, w którym staram się na bieżąco orientować. Mm -hmm. To jest takie hasło, które już teraz powraca jako hashtag, czy w ogóle hasło dotyczące mhm. różnych tak zwanych niewygodnych znalezisk, no to właśnie mają okay. być przejawy tej zakazanej archeologii, ale mhm. oczywiście jak mówisz, hasło samo wzięło się z tytułu książki. Mhm. Jasne, więc jakby z tym nie polemizuję, możemy, możemy tego sformułowania używać w formie hashtagu, natomiast w tym momencie chciałbym mhm. w skrócie powiedzieć, o, o czym jest ta książka. Tak, tak więc generalnie rzecz biorąc jest tam zawarte, są zawarte wzmianki, co w całkiem sporej liczbie, muszę przyznać, czy to narzędzi kamiennych, czy czy to narzędzi kościanych, czy to y, szczątków ludzkich, które no, rzekomo były m, znalezione w takich okolicznościach, które sugerowałyby ich jakby, to, to, że one są starsze niż, niż oficjalnie by się, niż jakby, niż by to wynikało z tej oficjalnej, że tak się wyrażę, teorii dotyczącej tego, kiedy powstaliśmy. Przy czym no tutaj jakby w tej książce mieszane są różnego rodzaju, jakby to powiedzieć, koncepcje, czy mieszane są pewne ścieżki prób, jakby logiczne budowania dowodów, bo z jednej strony mamy na przykład znaleziska, które autorzy opisują, jako tej książki, oczywiście, jako na przykład kamienie, które mogły być używane przez człowieka. A czy są jakieś dowody, że były? No właśnie, nie. nie. I to też, jest, to też jest zabawne, że w kontekście tych rzeczy, czy to narzędziowych, czy, czy tych znalezisk kostnych, to są przeważnie znaleziska z, dosyć już leciwe. Z końca XIX wieku, z początku XX. Czyli. Nie oszukujmy się z czasów, kiedy archeologia była znacznie mniej, że tak się wyrażę, dojrzałą dyscypliną wiedzy niż jest teraz. No i te jakby znaleziska, one często były poddawane, że tak się wyrażę, mainstreamowym badaniom, w trakcie których no, nie znajdowano podstaw do tego, żeby uznać je jako na przykład wykonane przez człowieka, albo jako z, w przypadku na przykład szczątków kostnych, jako takie, które znalazłyby się w tych warstwach. Archeologicznych, w tym samym czasie, kiedy inne znalezione tam obiekty. Natomiast, jakby, to co, to, co łączy taką jedną klabrą, te wszystkie znaleziska, to jest znowu takie przeświadczenie, że ktoś zarzucił badania nad tymi znaleziskami celowo. Tak, że. To, 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 to są dowody, taka jest teza prawda, autorów, natomiast ponieważ dowody te stoją, w to, co można by z nich wnioskować, stoi w sprzeczności z tą narracją mainstreamową znowu, no to że prawda, są pewne siły, czy są pewne naciski, żeby gdzieś te znaleziska w cudzysłowie wyciszać i ich nie, nie publikować, nie, nie wspominać o nich w nowoczesnych opracowaniach, co oczywiście jest nieprawdą, bo można z powodzeniem znaleźć opracowania tychże, może niekoniecznie I... bardzo współczesne. No, ale, tak. ale jest jakieś wytłumaczenie, dlaczego ta wersja miałaby być tuszowana, ta wersja, która dowodziłaby, że jesteśmy, że powstaliśmy jako ludzie i mm -hmm. tworzyliśmy zaawansowane cywilizacje dużo wcześniej niż teraz jest to przedstawiane. No, jest, to jakaś, do, jest jakiś powód, dla którego ja to tego miało? w tej książce być nie znalazłem, ukryte? szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc nie znalazłem, bo nawet jako archeolog z wykształcenia nie bardzo rozumiem jakby jaki miałby być tego cel. Szczególnie, że już sama historia archeologii jako nauki pokazuje, że następowały już w przeszłości takie zmiany paradygmatu. Z czego no, takim najbardziej chyba kluczowym jest wyjście z mroków kreacjonizmu, prawda? Bo nie wiem czy, czy wiesz, że znaczy na pewno wiesz czym jest kreacjonizm, ale jeszcze pod koniec XVII wieku taki irlandzki biskup James Asher, daje się nazywa, bo on, analizując rozmaite zapisy w Biblii, doszedł do wniosku, że człowiek został stworzony 4400 lat przed Chrystusem. I, i taka, taka narracja obowiązywała przez wiele lat, dopiero w XIX wieku tak naprawdę jako, nie wiem, w postaci pokłosia tego, co, co jakby opracował Darwin, czy, czy, czy generalnie w, w ramach pokłosia ewolucjonizmu, e, okazało się, że ta historia gatunku ludzkiego sięga dużo głębiej. E, faktycznie no, spotkało się to z pewnym oporem, niekoniecznie naukowym, może bardziej m, społecznym, czy też e, e, politycznym w związku z jakby jeszcze większą w tamtych czasach Kościoła katolickiego, natomiast jakby nauka to w końcu wchłonęła i teraz jest to już no raczej niepodważalny w kręgach naukowych fakt. Więc gdyby się okazało, że jakby nasz gatunek, czy wymarłe formy człowieka sięgają jeszcze głębiej wstecz, nie bardzo rozumiem, dlaczego środowisko naukowców miałoby odrzucić takie tezy. Gdyby oczywiście dało się je uzasadnić. No ja niestety na to pytanie nie umiem odpowiedzieć, ale tak jak mówiłam na początku, to jest jeden z tych mhm. fundamentów y, wszystkich teorii spiskowych, czyli z jakiegoś powodu zwykle bardzo niedobrego dla nas jesteśmy mhm. okłamywani przez tak zwane elity. Ale dobra, to um omówiliśmy ten garnuszek w postaci mhm. zakazanej archeologii, idziemy dalej. Mhm. Prehistoryczna apokalipsa. Okej. Okay. To jest też bardzo ciekawy <gry> przypadek. Eee, szcz, szczerze mówiąc, nawet obejrzałem tylko wybrane odcinki tego serialu. Jakby obejrzenie całego byłoby dla mnie zbyt dużym kosztem energetycznym, bo z, zamiast przyjemności z oglądania raczej miałem nieprzyjemność koncentrowania się na wyłapywaniu rozmaitych manipulacji i błędów. Eee, natomiast e, znowu teza wynikająca z tego serialu jest mniej więcej taka sama. To znaczy... Eee, jest, jesteśmy jako gatunek, czy w ogóle jako, jako rodzaj starsi, z jakiegoś względu mainstreamowa archeologia odrzuca pewne znaleziska, które miałyby sugerować, znaleziska, czy koncepcje, które miałyby sugerować, że tak jest. No i oto ten prowadzący Graham Hancock stara się przedstawić pewne dowody. Natomiast, żeby pokazać, jakiego rodzaju manipulacje tam zachodzą, myślę, że można pokazać odcinek trzeci i piąty, czyli jeden dotyczący Malty, a drugie stanowiska Göbekli Tepe w Turcji. Więc jeżeli chodzi o Maltę, jakby cała historia w tym odcinku zaczyna się od pokazania jednej ze świątyń, bo jakby neolitycznych, które można na Malcie znaleźć, jest to taka dosyć. No powiedzieć, spektakularne znaleziska, dobrze, dobrze, e, do, dobrze widoczne w tym krajobrazie, jeżeli chodzi już tak się wyrażę. E, no i jakby ofic zgodnie z oficjalnymi e, danymi, czy z oficjalnymi publikacjami, które, no, do, jakby, co do, co do których, e, w których są zawarte wnioski też pochodzące z wielu lat wykopalisk, prawda, i, i, i rozmaite, się celach rozmaitych koncepcji, ta była zaludniona mniej więcej 6 tysięcy lat przed naszą erą, nie wcześniej. No, co do samych świątyń, faktycznie jest tak, że one, one nie były budowane w tym samym czasie, to się gdzieś tam roz, rozkładało na przestrzeni tysięcy lat. No i Graham Akanko twierdzi, że no, świątynie, jeżeli chodzi o to, jak one są spektakularnie duże, jak one są pięknie zrobione, one raczej, mało, jego zdaniem jest to mało prawdopodobne, żeby populacja zwykła, taka rolnicza, była w stanie je. Yy, zbudować. No to trochę jak z tym przekonaniem, do tak, którego przejdziemy, tak. o piramidach, czyli mhm. cywilizacja egipska na tym etapie technologicznym tak. nie byłaby w stanie zbudować mhm. tak spektakularnych obiektów. Mhm. Tak, więc no, tyle tylko, że no jakby to jest pewne założenie, z którego on wychodzi, natomiast nie przedstawia żadnych dowodów, dla których yy, taka kultura nie byłaby w stanie tego zrobić. To jest pewne założenie, które on ewidentnie przyjmuje a priori i, i na tej jakby podstawie buduje dalszą historię. No i teraz on znowu sugeruje, że coś musia, mogło istnieć wcześniej, w takim razie, że byli jacyś ludzie, którzy mieszkali wcześniej i być może to właśnie oni stali na tym, w cudzysłowie, wyższym etapie rozwoju cywilizacyjnego, co jest takim dosyć karkułownym sformułowaniem, ale już jakby mniejsza o to. No i tu znowu szuka, szuka, szuka powiedzmy, w dużym cudzysłowie dowodów. Jednym z nich mają być zęby znalezione w jednej z jaskiń. No i teraz w serialu. I to jest właśnie ten szukat bardzo fajnej czy niefajnej manipulacji. W momencie, kiedy on wchodzi do jaskini, po, pokazu, rozmawia z człowiekiem, który pokazuje mu te zęby, on tam zostaje jeszcze dwa czy trzy, e, mówi, że to są zęby Neandertalczyków, co sugerowałoby, że to znacznie rzeczywiście starsze stanowisko archeologiczne jest. E, nie mówi dlaczego one są przyporządkowane jako neandertalskie, natomiast w opisie, w sensie w podpisie na ekranie, pojawia się takie hasło, że te zęby wykazują tak zwany taurodontyzm. I myślę sobie, że to jest taki ciekawy zabieg, bo podobnie jak prawda było w Miśu Barei, że jakby nie musisz, nikt nie wie, po co jest ten miś, więc nie musisz przebywać, czy ktoś zapyta, a tak samo jest trochę z tym taurodontyzmem, że nikt nie wie o co chodzi, więc nikt nie zapyta. Tymczasem jest to jedna, jest to taka zmiana morfologiczna w zębach, już mniejsza o szczegóły, jak ona wygląda która faktycznie występowała u Neandertalczyków, ale która występuje również u współczesnych ludzi jako pewna taka cecha dysmorficzna, czasami jako cecha samodzielna, czy na przykład związana z pewnymi chorobami genetycznymi, na przykład częsta jest w przypadku zespołu Klene-Fertera. Więc na tej podstawie nie można powiedzieć, że to są zęby neandertalskie, wymagałoby to znacznie szerszego kontekstu, który tam w ogóle nie pada. Okej, okay. czyli na podstawie mm. jednej cechy przyjęto, tak. że to są zęby, które dowodzą, że to stanowisko tak. archeologiczne musi mm. sięgać dużo, dużo tak. dalej wstecz tak. w tej Tak, niż... tak. Jeszcze tam jest jedna taka ciekawa rzecz, bo mianowicie faktycznie Malta prze, troszkę te kilka tysięcy lat przed momentem oficjal, oficjalnego w cudzysłowie zasiedlenia, faktycznie, a, a dokładnie w momencie ostatniego, końca ostatniego zlodowacenia, była połączona taką drogą lądową z północną Afryką, no bo wtedy poziom wód był niższy. No i znowu Graham Hancock sugeruje, że to mogły być osoby, które się przedostały z lądu afrykańskiego prawda przez ten taki przesmyk, nazwijmy to na Maltę. Przy czym, i tu jest znowu jedna rzecz, on nie podaje, że ten przesmyk nie istniał wiecznie. On tak naprawdę też wyłonił się w, w, jakby w momencie opadania poziomu mórz. No jakieś tak jak 11 lat czy 12 tysięcy lat temu się zamknął, czy pokryły go wody, tak jakieś 18-20 tysięcy lat temu on się w ogóle pojawił. A najmłodsze początki neandertalczyków, jakie znamy, to jest czaszka z jaskini Zafaraya z Hiszpanii, która ma, o ile dobrze pamiętam, 29 tysięcy lat. Czyli i tak by tam neandertalczyk nie mógł przejść. No tak, ale jeśli ktoś, kto nie jest archeologiem mm -hmm. z wykształcenia i z pasji... Mm -hmm. łatwo, łatwo się złapać ten na ten serial, tak. to łatwo jest się na to złapać. No ale, a czy mamy takie przykłady takich historii um takich, no, chciałam powiedzieć fałszerstw, ale mm -hmm. nie wiem czy fałszerstwo to jest dobre słowo, ale powiedzmy właśnie takich manipulacji archeologicznych u nas w Polsce? Mm -hmm. e, szczerze mówiąc, no jed, jeden bardzo duży obszar to jest oczywiście wielka, tak zwana Wielka Lechia. Tak, ale to sobie to zostawmy sobie, na deser, to, to jest wspaniały temat, który bardzo, bardzo tak. lubię. I tutaj faktycznie, ja wiem, do, przejdziemy do tego za tak. chwilę, tutaj faktycznie mamy do czynienia z pewnymi manipulacjami aka, fałszerstwami, natomiast jeżeli chodzi o o, o fałszywości jako takie to ja o zbyt wielu nie słyszałem, natomiast mamy do czynienia z kilkoma takimi przykładami pewnej nadinterpretacji, która no być może jest rezultatem pewnego myślenia życzeniowego, prawda, czy, czy, czy takiego parcia na szkło, że tak się wyraża w środowiskach archeologicznych, w tym, no w tym momencie rzeczywiście archeologicznych, archeologicznych, nie mówimy o, o, o pasjonatach i, i, i tropicielach teorii spiskowych. Dobrym przykładem może być chociażby tak zwany grób Mikołaja Kopernika, który został rzekomo znaleziony w, w katedrze we Fromborku. No i tutaj historia też jest na pierwszy rzut oka dość zawiła, ale łatwo wskazać słabe punkty. Jakby sam Same prace wykopaliskowe trwały już, zaczęły się przed niemal 20 laty. No i jakby nie było wiadomo, było wiadomo skądinąd, z różnych opisanych, że Mikołaj Kopernik został pochowany w katedrze we Fromborku. Natomiast wszelkie nagrobki, nie, nagrobki nie były podpisane. Więc no nie było takiej możliwości, żeby znaleźć grób, na którym było napisane tam Nikolaus Koperniku, prawda, i po prostu go wyeksplorować i przebadać. Więc trzeba było wskazać grób, który Prawdopodobnie mógł zawierać jego szczątki, a następnie udowodnić, że rzeczywiście osoba tam pochowana to jest on. No i teraz zrobiono coś takiego. Generalnie zauważono taką prawidłowość, że u różnych jakby ważnych dla tej instytucji, jak była katedra we fromborku duchownych, bo przecież nikomu, nikomu nie był duchownym, chowano w pobliżu ołtarze, za które oni odpowiadali za życia. No i faktycznie w pobliżu tego ołtarza, bodajże Wielkiego Krzyża, który, którym opiekował się Kopernik, e, znaleziono kilka pochówków, z czego jeden rzeczywiście należał do mężczyzny, którego wiek określono, jak twierdzą autorzy tego badania, na mniej więcej 60-70 lat. Natomiast ponieważ nie było wiadomo, e, nie było wiadomo, jakby kim jest ta osoba. Trzeba było znaleźć jakiś następny jakby punkt zazębienia, żeby potwierdzić tożsamość. No i okazało się, że w, w Upsali, czyli w Szwecji znaleziono książkę, która jakby, jakby była pozostawiona w miejscu, gdzie Kopernik przebywał i tam znaleziono włosy. I porównano mitochondrialne DNA włosów z tym z pochówku. No i tu rzeczywiście okazało się, że jest, jest pewne sparowanie. No i na tej jakby autorzy badania doszli do wniosku, że to rzeczywiście jest Mikołaj Kopernik. No, i to jaka wieś poszła w świat. No i teraz gdzie są ale, prawda? Bo to brzmi ja nie wiem, to brzmi jak, wiem, brzmi... wiem, brzmi jak taka sensowna narracja, prawda? No, solidnie, no brzmi solidnie. solidnie. Więc tak. teraz tak. Już znowu nie wchodząc w szczegóły, pojawiły się pewne kontrowersje, jeżeli chodzi o samo określenie wieku tego, tego osobnika. Nie będę wchodził może w szczegóły, już takie techniczne praca archeologa, natomiast jakby możliwości jest dużo. Skorzystano tylko z kilku i to przypisanie 60-70 lat jest. To obarczone dość dużym błędem, że tak się wyrażę. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, to co zrobiono, to oddano czaszkę do laboratorium policyjnego po to, żeby zrobić rekonstrukcję twarzy. No i rekonstrukcję twarzy, jak już zrobiono, to porównano z tym słynnym portretem Kopernika, no i ktoś w cudzysłowie na oko ocenił, że one są podobne. No czy są, to jest jakby kwestia dyskusyjna. Natomiast już sama rekonstrukcja twarzy jest, no to nie jest naukowe badanie. Nie można tej podstawie powiedzieć z całą pewnością. A druga sprawa to to, że to DNA mitochondrialne ono było jakby pasowało do tego osobnika, ale jeszcze do innego. A samo mitochondrialne DNA może być takie samo u kilku innych osób. Czyli tak naprawdę istnieje taka możliwość, że to był Mikołaj Kopernik, ale pewności nie ma. Strasznie to skomplikowane i myślę, że dużo bardziej chwytliwe jest hasło, że znaleziono grup Mikołaja Kopernika, niż Oczywiście. wczytywanie się w te meandry mhm. i niuanse archeologiczne, o których powiedziałeś. Zdaję sobie z tego sprawę i też domyślam się, że cały ten wywód może być dla słuchaczy nieco męczący. Natomiast no ni niestety tak jest, żeby, żeby, dojść do, żeby dojść do prawdy, że tak powiem, to nie wystarczy samodzielne myślenie w, w rozumieniu, prawda? autorytetów z YouTube'a, jednak trzeba troszeczkę się pomęczyć i, i, i wszystkie te niuanse przerobić. Ale ta jakaś taka ciągota w nas do tego, żeby doszukiwać drugiego, trzeciego i czwartego dna, jest bardzo silna. Mhm. Wszystko to, o czym mówiliśmy, do tego dochodzi dużo więcej różnych e, takich pseudo spraw, jak na przykład Atlantyda, która mhm. co jakiś czas zostaje gdzieś znajdowana w różnych miejscach. Mhm. E, I jest to przeświadczenie, że ona gdzieś na pewno musi być. Jeśli chodzi o piramidy, to e, sam Tesla wierzył, że one są mhm. dziełem albo jakiejś super zaawansowanej cywilizacji, która wcześniej funkcjonowała i dziwny. Trafem została wymazana z kart historii, albo wręcz obcych cywilizacji. Więc gdzieś ta, te, te publikacje, czy te dokumenty, czy te filmy zawsze trafiają na podatny grunt, bo my mamy w sobie taką potrzebę, żeby doszuka, doszukiwać się tych tajemniczych, mhm. właśnie kolejnych warstw historii. Mamy, 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 a poza tym też mamy taką tendencję do tego, żeby wydarzenia, które dotawały się w przeszłości, bardzo, że tak się wyrażę, spłaszczać, jeżeli chodzi o to, ile one czasu zajęły. Bo to, że zbudowanie piramidy przez Egipcjan, no najstarsza ma bodajże 4,5 tysiąca lat, tak mniej, mniej więcej, mm. o ile dobrze pamiętam, no, no, to, to rzeczywiście jest coś, myślimy sobie, wow, tak? że to ludzie, którzy mieszkali nad Nilem, prawda? ich życie było uzależnione od wylewu rzeki, a tu nagle zbudowali. Tak, nie tak mieli potężną, żadnych maszyn. Nie mieli maszyn, tak. Elektryczności, uh -huh. żadnej właściwie pomocy, tylko siłę własnych mięśni. To prawda. Natomiast okazuje się, że to. To nie jest tak, i to jest pewnie też taki błąd poznawczy, który my mm, często bardzo popełniamy, że społeczności, które wydają nam się najpierw taka prymitywne, nie mają takich zdolności organizacyjnych, które pozwoliłyby im to zbudować. Bo same piramidy w Egipcie rzeczywiście powstały już w czasach, kiedy istniała już jakaś organizacja państwowa, można powiedzieć, no, w dużym cudzysłowie, no bo też zależy, jak definiuję państwo. to jest mhm. Była jakaś administracja, już prawda, były jakieś struktury, które umożliwiały, no, jakby, zebranie pod, pod jedną banderą dużej liczby osób, mhm. zagospodarować ich pracą, zarządzić nią, tak żeby powstała jakaś struktura, na przykład piramida. Zresztą no, z ich góra na terenie prawda, dzisiejszego Iraku czy, czy, czy Syrii, czyli czy na terenie dawnej Mezopotamii, również przecież w podobnym czasie już no, zaczynały temat się pojawiać. Tak, to też jest to już na, oso na osobną rozmowę, musimy mm. się omówić. Natomiast powiedzieć. są przykłady budowni megalitycznych, czyli też o imponujących rozmiarach, powiedzmy sobie, które zostały zbudowane przez społeczności, wydawałoby się, mniej zorganizowane ale jednak dały radę. Jednym z takich stanowisk jest to GYBEK-LITEPO, o którym wspomniałem wcześniej. To jest w ogóle rzeczywiście taka dosyć zagadkowa rzecz, bo to stanowisko jest bardzo stare. Ono no ma około, około 9 tysięcy lat i pół tysięcy lat przed naszą erą zostało rozpoczęta jego budowa. Ono jest też megalityczne, natomiast okazuje się, że rzeczywiście powoli chyba musimy przestać myśleć o tych społeczeństwach z przeszłości, jako takich, które nie umieją się zorganizować. Bo nawet wyszła kilka lat temu taka książka Nowa Historia Ludzkości Dawida Grebera i Dawida Łęgrowa, bardzo zresztą ciekawa, której oni, jako naukowcy zresztą, starają się troszkę właśnie odważyć tę taką ewolucyjną koncepcję społeczeństwa, że najpierw jakieś tam plemiona, potem gromady, potem wodzostwa, a potem państwo. No właśnie te zdolności organizowania się faktycznie są dużo bardziej zniuansowane i nieraz społeczeństwa, które na pierwszy rzut oka są egalitarne, pozbawione struktur państwowych, są w stanie wygenerować z siebie wysiłek organizacyjny, o których ich nie podejrzewamy. I, i no jest nam to trochę ciężko zauważyć, bo jesteśmy obarczeni pewną jakby taką, e, no wiadomo, takim prezentyzmem, bo myślimy, że skoro my mamy pewne problemy z organizacją, to co dopiero było w starożytności? A to wcale tak być nie musi. Więc... Tak zwany zdrowy chłopski rozum, który nam mówi, że skoro my przy nas... mhm. naszych. Teoria, o której wiem, że słyszałeś, o której tutaj mhm. um, robiłam osobną rozmowę, więc nie będziemy się nad nią rozwo rozwodzić, czyli wielkiej Tartarii, wielkiego imperium, które kiedyś miało pokrywać niemal całą Europę i Azję. I jednym z, dowodem, z dowodów ma być to, że jakim cudem kilkaset, kilka tysięcy lat temu budowaliśmy przepiękne, skomplikowane konstrukcje, a mhm. teraz z naszymi możliwościami technologicznymi, ze wszystkimi sprzętami, które mamy, stawiamy klocki. No i to jest ten tak zwany zdrowy chłopski rozum, który nam mówi, że Skoro mhm. teraz stawiamy klocki, to nie mieliśmy prawa ileś tysięcy lat temu stawiać pięknych mhm. no tak. konstrukcji. Ale to, to jest tylko pewna teza, z którą ktoś może się zgodzić albo nie zgodzić, ale nie jest to żaden dowód. Wielka Lechia. Wielka Lechia. Wspaniała historia. Mhm. Bardzo romantyczna i bardzo taka budująca dla nas Polaków. Mhm. Czyli opowieść o tym, że nasze polskie państwo. Kiedyś było tak zwaną wielką lechią, czyli wielkim mocarstwem mhm. pokrywającym ogromną przestrzeń Europy i Azji. E, właściwie rządziliśmy całym światem. E, no i oczywiście zostało to zafałszowane. Mhm. Zostało to zafałszowane przez spisek niemiecko-watykański, jeśli dobrze pamiętam. Między innymi. Tak. E, po to, żeby no, umniejszyć nasze zasługi. No, bo to, że my jesteśmy narodem wybranym, ten mesjanizm w nas jest ciągle bardzo silny. Tak, znaczy to jest też coś, co przychodziło mi do głowy. To jest taki właśnie popnacjonalizm, pop, pop mesjanizm, tylko osadzony właśnie w, 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 w tym środowisku osób zainteresowanych przeszłością. Więc jeżeli chodzi o samą koncepcję, no, to, to tak jak powiedziałaś, generalnie ona zakłada, że to wcale nie jest tak, że mieszko I, bo pie, mieszko pierwszy był naszym pierwszym władcą, który by w jakiś sposób którego administracja w jakiś sposób scalałaby te tereny w jeden organizm, choć oczywiście trudno mówić o państwie w naszym rozumieniu, ale już jakby mniejsza o to. Natomiast, a, natomiast piewcy tego, tej koncepcji zakładają, że źródeł należy szukać znacznie wcześniej i mają na to rzekomo dowody. Mało tego zakładają, że tak jak prawda, pisał kiedyś Mikołaj Rej, że tam Polacy nie gęsi i swój język mają. To, że my jeszcze mieliśmy swoje własne pismo, czyli swoje tak zwane słowiańskie runy, mm -hmm. to też się gdzieś tam przewija. No natomiast jeżeli chodzi o samą kwestię ekspansji geograficznej, no to jest to raczej czysta fantazja. Nie wiem na ile tutaj są w stanie, wiesz, spiskowcy przedstawić dowody. Natomiast co do, co do tych dwóch pierwszych, no to akurat one też do. Też do stały dosyć szybko obalone, bo kwestia tak tzw. słowiańskich run opiera się na kilku znaleziskach, znowu z połowy XIX wieku mniej więcej, oraz na wzmiankach w kilku źródłach historycznych. Natomiast od razu mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o, o te rzekome znaleziska, Faktycznie, one zawierały pewne dekoracje, które można by uznać za powiązane z, z, z kulturą czy religią słowiańską oraz Pewne, pewne ryty, nazwijmy to. Natomiast to zostało już dawno zdementowane jako fałszerstwa. A, a na przykład ilu, jakby zdobienia, ilustracje na, na kilku z nich, dla przykładu podaję, one zostały są dokładnie takie same jak na takim archeologicznym znalezisku ze Zbrucza, które się nazywa Świętowitem ze Zbrucza. Czyli ktoś po prostu, no nie wiem w jakim celu, nie jestem w stanie powiedzieć, ale w zasadzie zrobił coś, co miało wyglądać idealną podróbkę, prawda, i, i, i być może właśnie w tych, w, tym, w tych romantycznych okolicznościach, bo to przecież XIX wieku, czyli do de facto ten okres, o którym mówimy, coś takiego, coś takiego przedstawia. Natomiast to jest zdemantywane. Jeżeli zaś chodzi o rzekomą większą głębię tego naszego Królestwa Polskiego, jak to, jak to się w tych materiałach nazywa, to z kolei tutaj jednym z dowodów przedstawianych przez osoby powiązane z tym, z tym nurtem jest inskrypcja z pierwszego wieku naszej ery, w której rzekomo cesarz Tyberiusz, rzymski cesarz też Tyberiusz, ma składać jakiś tam hołd czy trybut yy, niejakiemu Aviło Leszkowi, który miał być, prawda, królem polskim wtedy. Mm -hmm. No i teraz, gdzie jest myk? Myk jest taki, że interpretacja, czy jakby tłumaczenie tej inskrypcji pochodzi z XIX wieku, to, które, na którym bazują jakby osoby słuchające, że to jest dowód. Wielki. Tak, tak, turbosłowianie, tak się też ich nazywa. A, turbosłowianie turbosławianie tym bazują. I teraz to tłumaczenie nie dość, że jest błędne w tym sensie, że a, no, osoba tłumacząca nie rozumiała jak decyfrować imiona. I bo pamiętajmy, że. W w starożytnym Rzymie system imienny składał się z trzech części. Gajusz, Juliusz, Cezar na przykład. Mm. Tam było tak samo, ale na inskrypcjach na przykład pierwsze imię skracano do jednej litery, dajmy na to. Różne zabiegi stosowano, żeby zaoszczędzić miejsce, po prostu. I tak naprawdę, to, to nie jest żaden awiło Leszek, tylko, ja dobrze pamiętam, Gajusz Avillus Lesios, i jemu nie tyle składa trybut cesarz Tyberiusz, tylko jakąś tam wzmiankę o nim składa Tyberiusz Klaudiusz Brukki, który nie był cesarzem Tyberiuszem. Czyli ani to nie był żaden król polski, ani to nie był cesarz Tyberiusz. Więc no nie można tak uznać, że dowód nawet nie tyle istnienia królestwa polskiego, tylko w ogóle istnienia czegoś takiego jak Polska, czy Lechia, czy cokolwiek by to nie było w świadomości ówczesnych ludzi. Ale znowu, mm -hmm. hasło jest bardzo chwytliwe i tych mm -hmm. turbosłowian, zwolenników teorii o Wielkiej Lechii jest mnóstwo mm -hmm. i myślę, że takie tłumaczenie w żaden sposób by ich Wstawienie. nie przekonało do tego, że to mm -hmm. nie jest prawda. Pewnie Wróćmy jeszcze do piramid, mm -hmm. dlatego że jedną z tych takich teorii które się przewijają i które miały być dowodem na to, że coś tu jest nie tak z tą naszą współczesną mhm. interpretacją historii czy właściwie nie interpretacją, co bardziej z przekazami historycznymi jest mhm. to, że można znaleźć ym, Teraz powiem tak, jak się to mówi według uh -huh. teorii spiskowych, a nie jak jest naprawdę. Czyli, czyli już można znaleźć takie same piramidy w różnych rejonach świata? Jak to może być w ogóle możliwe, skoro no, nie miały te cywilizacje ze sobą żadnej e, możliwości komunikacji, przynajmniej uh -huh. tak to nam się teraz wydaje, a mimo to budowały w różnych zakątkach świata bardzo zbliżone do siebie budowle. Nie mówiąc o tym, że podobno piramidy też się pojawiają na Antarktydzie, ale już odcinek o Antarktydzie miałam, uh -huh. e, więc Antarktydę zostawmy w spokoju. Wiesz co? Po pierwsze, faktycznie tak jest, że o, o, budowle, które mają kształt piramidalny, rzeczywiście występują w różnych miejscach na świecie. To jest chociażby Egipt, to jest chociażby Mezopotamia, to jest terytorium Meksyku, Ameryki Środkowej, to są też pewne wybrane obszary Ameryki Południowej, tak Peru i, i tak dalej. Natomiast musimy pamiętać, że one nie, nie wszystkie pochodzą z tego samego czasu. To jest raz. Dwa, budowane były w inny sposób. Trzy, i, i, i to myślę jest w jakimś tam stopniu odpowiedzią na Twoje pytanie. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o, budowlę, o budowę struktur dużej wielkości, forma piramidy jest jedną z łatwiejszych do osiągnięcia. Czyli ty chcesz to po prostu tak uprościć, że po prostu to było najłatwiejsze, więc budowali piramidy. Mhm. Znaczy znaczy nic nie, więcej mam się w tym nie doszukiwać? Raczej nie. To znaczy, może, wiesz co, to jest trochę tak. Ja nie jestem w stanie ci teraz udowodnić empirycznie, że nie istnieje Bóg, albo nie istnieje UFO. Wiesz, mhm. jakby na gruncie empirycznym nie jestem w stanie udowodnić... Co do nie UFO, istnieje. to ja tutaj już miałam dowody na to, że istnieje. Ja rozumiem. Uważaj. Dobrze, będę, będę, będę się oglądał za siebie wychodząc ze studia. W każdym razie, więc ja oczywiście nie jestem w stanie udowodnić, że nie było niczego innego. Ale dopóki nie będziemy mieli materiału empirycznego, który by to potwierdzał, należy raczej szukać odpowiedzi w cechach funkcjonalnych tych struktur. Tak jest moje zdanie i przypuszczam, że jakbym zapytał kolegów archeologów, to by się zgodzili ewentualnie. Może by akurat ja egiptologiem nie, nie jestem, nigdy nie byłem, więc by być może jakiś tam argument by się dało jeszcze odkopać. Natomiast raczej no, na gruncie empirycznym można odrzucić wyjaśnienie, u, u jakby. Odnoszące się do jakiejś większej prawda, siły, czy, czy, czy skądinąd zaawansowanej cywilizacji, która nie pozostawiła po sobie żadnego innego śladu? Bo rozumiem, że dowodów na to, że jakiekolwiek cywilizacje wcześniej tutaj u nas na Ziemi były, ale zostały w którymś momencie wymazane, czy to przez Wielką mhm. Powódź Błotną, to jest teoria związana z Wielką Tartarią, mhm. czyli że była zaawansowana cywilizacja, która została wymazana przez Wielką Powódź Błotną, czy przez jakieś inne kataklizmy, nie ma. Mm -hmm. Raczej nie. A swoją drogą kataklizmy były i one są widoczne w, w, znowu w, w, w warstwach archeologicznych tamtych czasów. Na przykład w mezopotamskim mieście Ur jedna z warstw jest warstwą pełną gliny, błota. Ewidentnie było tam jakieś zalanie. Zresztą to z tego kręgu kulturowego wziął się mit o Noem, który wcześniej nazywał się mitem Ołt na Pisztimie, tak? czyli to, to gdzieś w kulturze pozostały te ślady. Zresztą e, cywilizacja minojska, e, znana przede wszystkim z takich Takich stanowisk jak chociażby Knosos na Krecie, ona też została zniszczona poprzez wybuch wulkanu na Akrotiri, prawda? Więc to nie jest tak, że one nie istniały, natomiast one raczej miały charakter lo lokalny, my je do pewnego stopnia jesteśmy w stanie rozpoznać. Ale no, trudno mówić o jakiejś jednoczasowej wielkiej zagładzie, która by zmyła zaawansowaną cywilizację w taki sposób, żeby nie dało by się po niej śladów. nic zostawić. Szczególnie, że po tych, które zniknęły po kataklizmach, śladów jest mnóstwo, włącznie z takimi, które pozwalają nam stwierdzić, że one jakby zostały zmiecione przez kataklizm. No tak. To nie zmienia postaci rzeczy, że um, różni pseudoeksperci, mhm. dowodzący, że jesteśmy przez Was, archeologów, mhm. okłamywani i przez historyków, myślę, będą się regularnie pojawiali, bo to jest temat bardzo emocjonujący mhm. i myślę, że to, co, czego dowodzi i książka Zakazana archeologia, mhm. i teraz serial na Netflixie, który się pojawił i cieszy się dużą popularnością, my tego chcemy słuchać, bo my po prostu nam to daje jakąś satysfakcję chyba. No, ale tak, nie wiem, nie chcę się bawić w psychologii bo psychologiem nie jestem, ale czasami mam takie wrażenie, że przynależność do tych środowisk, które e, tam, propagują teorie spiskowe, daje takie poczucie ekskluzywności, prawda że oto ja należę do środowiska, które Naprawdę. przejrzało na oczy, które pognęło tę czerwoną piłkę od Morfeusza, żeby znowu wrócić do, do tej metafory Matrixa. E, no i generalnie być może taki posmak właśnie ekskluzywności, czy odgrywania czegoś, co dla innych jest niedostępne, a jednocześnie lekko strawne, nie oszukujmy się, bo te wszystkie koncepcje, o których tutaj wspomnieliśmy, one mają do siebie, że one są ciągiem pewnych nie wiem, elementów, które są powiązane poprzez żelazną logikę. To się łatwo tłumaczy. No tak, jest że... to dużo łatwiejsze do wytłumaczenia niż te niuanse, o których na przykład mówiłeś dzisiaj przy okazji badania tak, prawdziwości grobu Kopernika. No tak, to tak. jest skomplikowane i wymaga wysiłku myślowego. Tak, a poza tym też jest często tak, że no z, z różnych Badań czasami trudno uzyskać jednoznaczne wyniki. To tak sobie akurat też trochę wróciłem do tematu chociażby narzędzi kostnych czy kamiennych przy okazji tej zakazanej archeologii. To chociażby było trochę, trochę wysiłków badawczych, żeby zrozumieć, które z kości na tych stanowiskach afrykańskich, czyli w, w czas, no, w, z czasów wczesnych hominidów, faktycznie były narzędziami, a które na przykład były pogrążone przez hieny, sępy, pokopane, podeptane, zalane przez wodę i tak dalej, czy gdzie były tylko Naturalne ślady. I o ile na przykład na jednym stanowisku z dużą dozą pewności dało się określić, na przykład, że dane kości były narzędziami, na przykład służyły do wydobywania termitów, o tyle na przykład na drugim w zasadzie stwierdzono, że tylko kilka można z całą pewnością określić jako e, e, jakby będące narzędziami, a reszta nie mamy tak solidnych postaw, żeby powiedzieć, więc takich, takich e, powiedzmy sobie obszarów niejasności jest dużo i myślę, że to też jest ten element nauki w ogóle, nie tylko archeologii, na którym łatwo jest żerować komuś, kto chciałby propagować teorie spiskowe, bo zawsze można powiedzieć o popatrz, gubią się w zeznaniach, sami nie wiedzą co chcą powiedzieć, prawda, niby tutaj mówią tak, a tutaj mówią tak, to jest nie. Spójne, prawda? Murę coś ukrywają. Tylko ciągle nie wiem po co. Ja też nie wiem. A jeszcze a propos, a propos teorii spiskowych, takich skonkretyzowanych, jest bardzo zabawna dotycząca tak zwanych gigantów, bo też się gdzieś tam. Właśnie wahałam się, czy poruszyć tę teorię, czy nie, bo ona wydaje się absurdalna. Natomiast ja bardzo często na nią trafiam na różnych forach i mhm. w mediach społecznościowych, czyli że kiedyś i to wcale nie tak bardzo dawno, wśród nas mieszkali, żyli tak zwani giganci, czyli po prostu mhm. ludzie tylko dużo, dużo więksi. Od czasu do czasu się pojawiają takie zdjęcia, niby z że tu jakiś mhm. taki gigantyczny szkielet, wielka głowa, wielki odcisk stopy i tak dalej. No i co z tym? To są przeważnie e, e, niewłaściwe interpretacje albo krótko mówiąc, fałszerstwa, które. Znowu ktoś w niejasnym dla mnie celu robi, bo faktycznie to, to też znowu już przed dość. To jest to temat, który zaczął się dość dawno temu, też gdzieś w XIX wieku. Mianowicie, na terytorium Stanów Zjednoczonych zaczęto znajdować znaczy oso, osoby, różne zaczęły znajdować, czy to ślady, właśnie stóp, czy to kości, które miałyby sugerować, że należały one do osobnika, który był człowiekiem, ale był znacznie większy. Natomiast no, po, 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 po przeglądach przez. No, rzeczywiście okazywało się na przykład, że była to źle zidentyfikowana stopa, nie goryla, na przykład, albo jakieś małpy, która uciekła z zoo, albo na przykład była to kość zdrowego osobnika, w sensie normalnej, normalnej osoby, tylko człowiek, który ją znalazł, był na tyle nieobeznany w anatomii, że nie umiał przełożyć długości kości udowej, na przykład, na wzrost. Dosyć dużo pracy poświęcił temu jeden z, z antropologów pracujący swego czasu w Smithsonian Institute, on już nie, chyba nie żyje, bo to było dawno temu, no co oczywiście też spowodowało wysyp teorii spiskowych, nawet były takie, że Smithsonian Institute gdzieś tam po nocach, prawda, zaczyna pozbywać się tych kości gigantów, żeby to przypadkiem nie zostało na świat dzienny, to po prostu, wiesz, normalnie jak byli SBC w psach Pasikowskiego, wiesz, palili, prawda, akta, to tak tutaj Smithsonian Institute gdzieś wycofywał te kości gig gigantów, że przypadkiem to nie wyszło na świat dzienny. Natomiast to, to są raczej fałszerstwa, które zresztą do dzisiaj gdzieś tam funkcjonują. Są przecież takie, takie byty jak Yeti, jak Sesquatch, prawda, czy tam Wielka Stopa. To, to są nadal przecież żyjące, że tak się wyraża, koncepcje, że ktoś o to coś tam sfotografował, ale to znowu albo są fałszerstwa, albo, albo nieporozumienia. Naj, naj, najzabawniejsze, do którego ja dotarłem, to że. Kto, to też w Stanach Zjednoczonych, że ktoś rzeczywiście sfotografował jakiegoś człowieka w skórze, po czym okazało się, że to był jakiś lokalny wyznawca szamanizmu, który rzeczywiście ubrał się w skórę i w lesie jakieś rytuały odprawiał. I on, być... I on miał być tym Bigfootem ze Squatchem, czy czy okay. jak oni tam są, prawda, nazywani. <gry> Także no, też nie wiem, czemu miałoby to służyć, natomiast faktycznie takie koncepcje są. A jeszcze tak zamykamy tutaj klamrą y, zakazaną archeologię, to tak jak nasz kochany kreacjonizm wywodził się z takiego no z takiej jakby nie powiedzieć pewnego intelektualnego oczadzenia wynikającego z dosłownego rozumienia Biblii, mhm. tak? Autorzy książki Zakaz na archeologia nie kryją się z tym, co jest napisane w przedmowie, że oni są członkami, o ile dobrze pamiętam, międzynarodowego Boże, ja, czego jest związanego bodajże z Krishną, jakieś Międzynarodowe Stowarzyszenie Świadomości Krishny, coś takiego i oni starają się, znaczy, oni skłaniają się ku temu, że należałoby rozpatrzeć historię ludzkości z punktu widzenia tego, co jest napisane w księgach wedejskich, a te z kolei sugerują, że rzeczywiście ludzie istnieją znacznie wcześniej niż by to wynikało z narracji oficjalnej. Czyli znowu po prostu z jednej klamerki wpadamy w następną klamerkę. No tak, bo tu się pojawia takie bardzo ważne pytanie, na które odpowiedź no jest dosyć skomplikowana, dlatego jest trudna do przyjęcia. Czyli skąd my tak naprawdę mamy wiedzieć, co naprawdę się działo wiele tysięcy lat temu na naszej planecie, mhm. skoro nie mamy żadnych namacalnych dowodów w postaci zdjęć, nagrań, które i tak no mogą być sfałszowane, no, i tutaj wyjaśnienie jest długie i skomplikowane, bo na przykład wchodzi archeolog albo historyk i zaczyna tłumaczyć metodologię badań, opracowań, i tak dalej, i ona jest po prostu. Mm -hmm. No, no nie jest to coś, czego się słucha z zapartym tchem mhm. i natychmiast przyjmuje. Więc, Dziękuję. Y, tak. Y, tak, no oczywiście dzisiaj przedstawiłeś to w bardzo atrakcyjny sposób, <noise> ale mówię tak ogólnie. Mhm. Nie, to znaczy też myślę sobie i to akurat jest zarzut w stosunku do archeologów, że od lat rzeczywiście kuleje coś takiego jak popularyzacja wiedzy. Bo jeżeli chodzi o przeszłość, to musimy pamiętać, że tam najstarszy obecnie znalezisko, które było, za, za wymarłą formę człowieka ma coś pod 5 milionów lat, a może nawet więcej, a ja może już coś mieszam, być może pojawiło się coś nowego. E, czyli minę, minęło koszmarnie dużo czasu. To sobie trudno po prostu wyobrazić, e, będąc człowiekiem z perspektywy naszego życia. Nam się wydaje, że długo to są dwa lata, a 4 miliony lat to koszmar. I teraz my z tych wielu milionów lat mamy tylko wyrywki, tak? mamy pewne stanowiska, gdzie są kości, jakieś narzędzia, e, czy, czy właśnie jakieś odciski. I, i, I my z tego sobie szyjemy pewną historię, czy, czy pewien obraz tego, jak ta przyszłość można wyglądać, ale on jest oczywiście najeżony błędami, my musimy być z tego świadomi. Dlatego, dlatego też wydaje mi się, że dobrze by było, żeby nauki przedstawiciele nauk historycznych w ogóle poświęcali troszkę więcej czasu właśnie na tłumaczenie tego w przystępny sposób, że no nie możemy mówić o przeszłości w taki sam sposób, jakby teraźniejszości, bo to jest zupełnie inne źródła, zupełnie inny świat w kulturowym. I, i, i myślę, że. Że jeżeli miałby jakiś taki pójść tutaj komunikat do, do naukowców, to właśnie taki, że, żeby jednak nie balić się tej popularyzacji wiedzy. Tak, bo jeśli nie postawimy na to, no to będą kwitły takie różne mm -hmm. poboczne gałęzie, które będą tłumaczyły w prostszy, łatwiejszy do przyjęcia sposób różne na przykład mechanizmy historyczne, mm -hmm. a skutki tego mogą być opłakane. No, to prawda. Znaczy, nie, nie, nie wiem, czy słyszałem o jakiejś wielkiej katastrofie wynikającej z tego, że ktoś wierzył w gigantów, ale... Bardziej myślę o takiej historii współczesnej, która też może być tłumaczona w różny sposób i... No, my generalnie mamy taką tendencję do tego, żeby... Żeby pisać historię w taki sposób, w jaki akurat by nam pasowało przez kontekst polityczny. A to nawet nie musi dotyczyć odległej przeszłości. No, mieliśmy niedawno przecież 80. rocznicę tzw. Tak rzezi Wołońskiej, to jest temat, który budzi przecież kontrowersje. A, i on jest świeży, o nim dużo wiemy, a jednak i tak przedstawienie go w taki sposób, żeby, żeby on był zrozumiały, wymagałoby podania bardzo szerokiego kontekstu. Że to tak samo jest w ogóle z archeologią, że w archeologii trochę jak w marketingu, prawda, kontekst is the king, nie? że jakby to, że ja bym teraz pokazał ci jakiś kamień, powiedział Ci, słuchaj, no tutaj widać ślady, używania przez jakąś ważną formę człowieka, to, to niewiele mówi. Jakby. My musimy szukać pewnych zbiorów, stąd pojęcie kultury archeologicznej, szukać połączeń właśnie w skali po to, żeby uniknąć interpretowania czegoś przez pryzmat naszych ram poznawczych, czy naszych osobistych uprzedzeń, a szukać właśnie tej drogi, która da nam jak największą możliwą obiektywność, która obiektywnością pełną nigdy nie będzie, musimy być tego świadomi. Ale mimo wszystko, po to jest ta cała metodologia, po to są badania, po to są bo to jest ta duża doza nieufności, która towarzyszy każdemu badaniu, właśnie żeby się zabezpieczyć przed yy, jakimiś tam gigantami w wersji beta, którzy pewnie kiedyś też nadejdą. Aż na pewno, to dlatego to... nie mam wątpliwości, że będziemy mieć kolejne takie rewelacje. Z całą -naukowe. pewnością. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Doktor Nikodem Sarna. Dziękuję. dziękuję ślicznie. I ja dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki Teorii Spisku. Ten program... Oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.